kąpiel. mój ulubiony Eyebleach. Co my ostatnio byliśmy? Muszę sobie przypomnieć. Cześć Karka, witam, witam. Trochę dzisiaj na spontanie, bo... not gonna lie, tak się zasiedziałem i za późno się zorientowałem, kto mam godzinę. Nasz folder wyglądał tak... power-upów nie mieliśmy chyba... Nie? Reklamy Luigi's Mansion 2. O, to ciekawe. Muszę kiedyś spróbować jakoś kiedyś to Luigi's Mansion. Zobaczyć przynajmniej, z czym to się je, bo nawet nie próbowałem, powiem szczerze. Co wam mi chceć? Mieliśmy iść do Sailabu, ogarnąć Choda. Cześć, pas. Cześć, Sebastianie. Zastanawiamy jakiegoś banku po Espaniola. Powiem tak, nie dziwi mnie to jakoś bardzo specjalnie. Ja czasami jak sobie odpalam na telewizorze Twitcha, to dostaje reklamy po szwedzku i też nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Jakby jestem w stanie zrozumieć dwie rzeczy, ale dlaczego po szwedzku akurat? Wioskiem jakieś aury. Obrażenia niższe cyferki pokazane nie zadają obrażeń. Proszę chipów o wysokiej mocy. I kiedy atakuje jego część wychodzi z aury. Czyli te wioski, które już widzieliśmy wcześniej, te głowy, które mają aury wokół siebie. Generalnie w tej grze Basta jest na tyle silny, że większość aury jest w stanie zdjąć chyba własnoręcznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie, czy Sharkman będzie już dostępny, czy nie? Będzie. A jak się walczyło z Sharkmanem i dlaczego się nie walczyło? Domyślam się, że odpowiedź nie walczyło się jest najlepsza. Cześć, Tate, witam, witam. Dobra, tu jest. Ola. Mam wrażenie, że Fire Tower tutaj nie będzie optymalny. Będzie bardzo nieoptymalny wręcz, coś czuję. Ogólnie mam wrażenie, że... O Jezu, ile ja nie mogę używać? To jest paskudne, jak długo nie mogę po towerach używać się innych chipów. Od czego zależy, która płetwa to jest Sharkman, albo względnie jak ten, jak on wychodzi. To jest MLB, witam. Bo nie mogę dojść do ładu i składu z tym, na jaki cały to działa. Czy ona się jakoś losowo zmienia co chwilę, czy ki diabeł? Ale teraz już nie zdążę. Czy to na co atak się zmienia? Nie wiem. Ten boss mi się strasznie osoby wydaje. Powiem szczerze. Chyba co z cyklu wymienia. Właśnie ten cykl mnie trochę myli. A, w ten sposób. Czyli po prostu czasem może być opóźnienie. To chyba na tym. Chyba na tym się najbardziej łapałem. Mam wrażenie. Ale mam paskudną zupkę kodową. Cześć, droga, witam, witam. Au. To blawo. Dobra, teraz jak już wiem, żeby tak nie panikować, tylko robić to na spokojniej, to może pójdzie lepiej, jak się mamy. Bywało gorzej, to na pewno. Szału nie ma tragedii też, nie? To chyba najlepsze określenie. O, w ten sposób, dobra. To już chyba zły, nawet jeżeli wciąż problemem jest wykonanie, to widzę przynajmniej jak się w to bawić. Da? Beautiful. Czyli teraz ostatnia będzie. Ota, z tyłu. Ota. Aczkolwiek nie powiem, mój folder daje mi odrobinę raka w tych walkach, póki co.
Znaczy przynajmniej powinien być w stanie go pokonać, teraz mi się wydaje. Czyli co, te? Nie. Okej, tamten z tyłu najwyraźniej. To było dziwne, trochę. Wydawało się, że trafiłem tego z tyłu najpierw. Au. Nie te, nie te. Dobra. Mam spóźniony efekt dzisiaj. Nie podoba mi się to. Kategorycznie mi się to nie podoba. Au. Tak samo jak nie podoba... A może? Nice. Dobra. Kiepska ocena, ale przynajmniej go pokonaliśmy. Dla mnie to się liczy. Trzeba o tym jeszcze raz zawalczyć. Nie. No dobrze, to chodźmy do Sejlabu. W takim razie. Zobaczmy, jak tam nasz Gigachod. Tak mnie bardzo pokoczyłem. Właśnie, powinienem zobaczyć, co on robi. Dobra. Tyle szarkwina, tak. Czyli co, to jakiś taki pseudo-Sonic Wave? Po prostu? A biorąc pod uwagę moje kody, to zdaje się, że to nawet nie jest opcja. Sharpman, taki Blastman. A, okej, okay. W ten desej. Cześć, cześć. Jestem po... Tak, jestem po Rackmanie, w zeszłym tygodniu go przebiliśmy. Czekajcie, sprawdzę coś. Po kodzie. Jakich kodów mam mało? Mam mało C, mam mało D. Spróbuję D wyrzucić może. A, też mam 5 nawichipów. To może jakiegoś innego nawichipa wyrzucę. Gasmana? Gasman albo Woodman. Woodman jest fajny, bo cały obszar ten atakuje. Smacznego kartka. Bardzo pasuje, też smacznie wygląda. I no, right. O, Fermana wyrzucę. To będzie plan. Jak poszło? Nie będę kłamał, nie będę się z tym krył ani trochę, że robiłem mapkę, żeby przychodzić tę lokację, bo inaczej by mnie pokurwiło chyba. Woodman ma jedną ciekawą właściwość w sumie. Zdefiniuj ciekawą właściwość. Gdzie jest Gigachod? Halo, gdzie jest Gigachod? Zobaczmy, czy Chod jest w Sylabie. Przecież jestem w Sylabie, chyba że ma być na górze. Potrzebuję pana, aby się rozchodzić. I mean, czy to nie jest tak, że ten atak Woodmana, on się nie rozchodzi, że to nie jest fala? Niewidziany tower na dziurach. Ha, w ten sposób. Brzmi nic na mnie ciekawie. Okej, okay, naszego Gigachoda dosłownie nigdzie nie ma. Gdzie jest Gigachod? Czyli to zastarczy powagę. Z tej strony myśleliście, że będę to miał. Zobaczę jeszcze, czy w niego znajdę. Nie spodziewałbym się, ale to jednocześnie jedyne miejsce, w którym nie byłem bezpośrednio, żeby zobaczyć. A tak to mogę podpytać najwyżej. Wszystkich możliwych NPC-ów. Ej, słuchajcie, był tu Gigachod? Teraz mają ładnie pozamykane. Czy widzieliście Choda może? Czy widzieliście Choda może? Nie? No dobrze, to idziemy pytać się w rejestracjach albo coś. A to po rejestracji przysięgam. Wziąłem sobie urlop dosłownie tylko po to, żeby chodzić do lekarzy. Nie polecam. Całe moje ostatnie 3 dni to było chodzenie po wszelkiej masie lekarzach. Sci-Fi Lobby. Zobaczmy, czy tutaj coś mi powiedzą. Ewidentnie nie. Masz jakieś najbardziej ulubionego nawigatora Pleteora? Nie wiem, w sumie. Mam wrażenie, że za długo nie grałem Battle.net, żeby móc coś tak bezpiecznie powiedzieć w tej kwestii.
I teraz jak nad tym myśli dostałem, to nikt konkretny mi do głowy nie przychodzi też. Zobaczmy na górze jeszcze. Halo, widzieliście czada morza? Nasz tata będzie później. Czyli tutaj też go nie ma. A. Czemu mam wrażenie, że dosłownie go tutaj nie ma? I nie jestem pewien, czy to się jakoś intencją nie pomijam, czy... Wejdźmy do lobby jeszcze raz. Wpływem do downtown. Okej, czyli musimy lecieć do downtown. Rozumiem, rozumiem. A przynajmniej wiem już, gdzie go szukać. Na jakim etapie gry jestem teraz? Jestem po... jak on miał? Po Alakmanie? Nie grałem nigdy w BN1 wcześniej, więc ciężko mi się powiedzieć bezpośrednio, jaki to jest etap, tak powiedzmy, procentowo, albo jaką część gry ukończyłem. Coś ten deseń. Więc mogę tylko powiedzieć, że jestem po Alakmanie, tak? Osoby, które bardziej się znają w grze, mogą dokładnie powiedzieć, jak to wygląda pod tym względem. Chyba teraz najszczoda w najlepszym miejscu w całej grze. Jestem pewien, że nie będę miał z tym żadnego problemu. Dajcie przejść, plus. Dziękuję. Widzieliście może czada? Nie widzieliście czada. To doskonale. On idzie co mnie w środku. God damn it. Nie przypadam za nawigowaniem po tej miejscówce. Bo trochę się... Nie będę kłamał, odrobinę się gubię, ale to jest mój odwieczny problem. Także mniej więcej się orientuję, gdzie jestem, ale jest to mniej niż więcej, to na pewno. Weź wróć. Tu nic nie ma. O, hello. Undernet? Undernet w tej grze nie istnieje. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ellen, tak? Spróbujmy sami znaleźć adres serwera www. Nie, ostatnio raz to poszło nie tak. Undernet istnieje, nieprawda? Jakiś członek WoW może wiedzieć, no dobrze. Gdybyśmy tylko mieli jakiegoś byłego członka WoW w mieście. O, oh, Jesus. Pięknie się wpakowałem. Undernet nie istnieje, nie może się skrzywdzić. Chciałbym, żeby to się tyczyło podstawowych Battle Networków. Bo w niektórych nowszych BN-ach Undernet jest paskudny do nawigowania. In before tylko w niektórych. Benowy Undernet, w sensie jedynkowy, to nie wiem, ciężko mi stwierdzić. W jedynce wszystko wygląda tak samo. Halo? Nie? Nie możesz tam niczego powiedzieć, jako były członek WoW? Ja wiem. Czy ja muszę... Czempu! Come on! Dostaliśmy notatkę Higbiego. I strony Denton w sieci, jestem w punkt dostępu. Może kodę na tej notatce i cię tam wpuści. A co powie ta notatka? Zobaczmy tak ciekawości. Hasło do wstępu do sieci WoW, poziom C. No dobrze. W
To teraz mówicie, że czeka mnie najlepsza zabawa. Twoje nawigowanie po internetach. Najgorsze jest to, że daję sobie sprawę, że pewnie wygodniej byłoby przejść z którejś innej części. Ale tak to jest zawsze szansa, że wpadniemy na jakiegoś tego. Na jakiegoś nawigatora, z którym byśmy chcieli zawalczyć. No dobra. Tylko pytanie, czy mając ten... Mając... To notatka Higbiego możemy otwierać te drzwi, czy nie? Tam jest scenaria. Bo kojarzę, były drzwi te antenetowe. Pewnie nie, ale sprawdzić nie też chodzi. Yep. Więc pewnie potrzebujemy właściwego tego. Potrzebujemy właściwego pinu, ale nie tylko tego kodu, który na Higbee dał. To jeszcze nie to. Ewidentnie. To nie tędy, nie tędy, nie tędy. Do sklepikarza, do sklepikarza. Pamięć mi się dali. A, Jesus. Żebym spudował paskudnie. Zapominam zawsze, że fishy nie atakują, jeżeli coś stoi na drodze. Bo wydaje mi się, że w nowszych częściach one atakują, ale po prostu natychmiast przerywają szarże. Jeżeli coś padną. I przez to mi się miesza. To już nic nie miałem do kupienia. Mięsa chyba whatever. Trochę będziesz ganiał. To nie jest pocieszające. To co, ldenek zaraz będzie włączony. Nie wiem, postaram się, nie chcę skończyć to BN1. Mimo wszystko. Zobaczmy, idzie na Sharkman. No ale postaram się tam poszukać. Też mam mapy włączone gdzieś na tle. Więc tym się mogę jakoś tam posiłkować. Jeżeli się będę jakoś bardzo gubił, to zapytam. No dobra, czyli teraz mamy wybór 3 albo 4. To mnie ominęło, musimy iść do serwerów WW. Tyle wiem. I nie jestem pewien skąd dokładnie. Jeżeli mapy mnie nie kłamią, to czwórki. A żeby dojść do czwórki, muszę iść, no dobra. Czas na wyższy poziom nawigowania, jak jest. Czekaj, tędy. Czy pójście do czwórki jest tak łatwe, jak mi się wydaje, że jest? Shady not. Shady coś źle patrzy i zaraz się wyjebie. Ten moment, kiedy człowiek ma już taki PTSD, że nie wierzy, że coś może być tak proste. Sharkman przebija się przez wrogów. Wcześniej było mówione, że działa jak Blastman, dlatego założyłem, że nie przebija się przez wrogów, bo Blastman się nie przebijał. Jeżeli się przebija, to tylko lepiej. Sensyczne. Blastman lepszy, raczej przebija. No to ma to sens. Chciałem po danej zasadzie. No tak, 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 rozumiem. O Boże, to było paskudne. Ciekawe, czy wąż zadziała. Dlaczego nie? Wąż zostanie spalony. Albo nie trafi. Kocham chipy BN1. O, lipka.
same najpiękniejsze i najużyteczniejsze. Dobra, jestem tu i powinien teraz pójść. To za chujowy. Trochę tak. Nie będę nikomu wmawiał, że jest inaczej. Dobra, gdzie teraz? Tu. O Boże, ja bardzo dookoła tu muszę iść chyba. Czy ja mogę mam tej rzeczy sklepu wykupione? To mnie zastanawia. Sorry, nawet od niej B6. Najpierw musiałbym ogarnąć B6. To może mi jeszcze chwilę zająć. Basta jest OP, to prawda akurat. A o chipach niestety nie mogę powiedzieć tego samego. Na chip świetlu nie. Chyba tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy mówimy o tym samym chipie, bo kojarzę, że były w trójce bodajże chipy Kendo. Jeżeli mówisz o tych, to kojarzę? No, albo KG. O Boże, dużo was. Słuchajcie, na pewno trafię. Liczę 11 najwięcej całej trójki. Czemu? Dlaczego to tak działa? No bo chyba tylko jedna nam się dostała. Yep, na pełny HP, ale jedna. Ale szybciej, ale to... to właśnie... to ma sens trochę. Wejdzie, to będzie szybciej. Time Bomb 2. Nice. Ach, tutaj długi spacerek. Nie zdążę go strzelić, to jest najgorsze, więc chyba doładuję w Fast Gage'a. A, JVS. Zapomniałem już akcesując te wirusy z granatami. Reklama. Obejrzałbym streameczkę, a pan Twitch powiedział reklama po kanał Skyler 2. Każdy ma inne reklamy, to w sumie ciekawe. Kurwa. Bo wcześniej widziałem, że ludzie mówili, że ten, że... O Boże. Piękne. Że mieli jakieś reklamy po hiszpańsku, jakieś reklamy po szwedzku. Ja miałem po szwedzku. O, przepraszam, że mam reklamy, na której zarobiłem do tej pory w sumie jakieś 20 centów. Już nie będę. A mi wiem, że w momencie, kiedy są takie liczby, to powinien to mówić nieironicznie. Zero? No, aż tak źle nie jest. Łatwo. Kocham swoją drogą mechanikę, w której jak jest jeden przeciwnik, to absolutnie nie możemy zdobyć ranka wyższego niż 9. Flappy, nice. Stoneman wierzy w ciebie? Ja w Stonemana wierzę. Czy on we mnie wierzy? Ale jednego dalej. Ach. Kocham Stoneman Slot Machine? Trochę tak, ale też powiem szczerze, że tragedii jakiejś wielkiej nie ma. Dobra. Armora nie potrzebuję raczej, więc sobie memorki kupię. Okej, okay, na ostatnio już mnie jesteś, doskonale.
I teraz gdzie ja powinienem iść? Tędy, tędy. Tak, gdzie ja powinienem iść? Tędy, dobra. Na kupienie sobie presji mogę wysłać do akademika. Nie jestem pewien, czy widzę powiązanie między jednym a drugim. 2 godzinki do odebrania w pracy. Ja teoretycznie mam jakieś 16 do odrobienia, których nigdy nie odrobię. A kto by się przejął takimi debetkami? Kurwa, przez to, że grałem ostatnio w SMT5, to przeczytałem kocham pretę i miałem takie fajne miejsce. Kurwa, go te Tesla? Ja nie wiem, jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem Tesli. W sensie nie uważam ich za złe, ale też nie jest to coś, po co szedłbym specjalnie, żeby kupić na tej zasadzie. No dobrze, maszynko. Spróbujmy ponownie. Jak nam się The Vengeance podoba? No, całkiem w porządku, chociaż nie będę kłamał, że te pasywki, które dodali, są takie mało... Mało na nie zwracam uwagę, czy ja naprawdę trafię go teraz. Dobra, tak będzie lepiej. Hop. O Boże. No i to trafiło. Co pamiętasz, jak kiedyś będzie się wozi? Gąsy pracuje, weź maczętę upę. Podejrzewam, że jeżeli będę w Łodzi, to ty będziesz też, żeby przypominać mi o takich rzeczach. A, Cassard, nice. Nie wiem, jakoś nie widzę powodu, dlaczego miałbym być w Łodzi nie przejazdem. Tak, żeby móc myśleć o takich rzeczach jak te Tesla. Dobrze, umówi. Shin zaraz wychodzi z czatu. Nie jesteś zbyt wyjazdowy? No, to prawda. Ani mnie nie ciągnie, żeby gdzieś jeździć, ani nawet nie wiem, gdzie miałbym jechać. Okej, czyli tu nie przejdziemy. A to W może być bardzo mało subtelnym nawiązaniem. Czym ty kurwa jesteś? Ja się grzecznie pytam. Ja bardzo pożałuję, nie, dlatego że nie zepsułem. Okej, przynajmniej to... O Jezu. Przynajmniej to mu się przestarczy. Co to kurwa jest?! Jesus fucking Christ, co to jest? Dobra, przynajmniej jednego się pozbyłem, I guess. Mój święty Boże! Ja nie widzę, gdzie te kulki lecą. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Ja z bułek ostatnio mam wrażenie, że kupuję pierśnie same poznańskie, czasami śniadaniowe. Kiedyś codzienne też miarę lubiłem, ale jakoś się odwyczaiłem. Czy to tarczę można obniżyć? Czy ona po prostu tak będzie machać? Fajn, czyli... Co do homo... Tam i nie widzę problemu. Dostaliśmy nowego maila. Jest moich starych znajomych z WoW w Skylabie. Żałuję, że pasował dla WoW i może ci pomóc. No dobrze. Na razie próbuję wyjść tyle, ile mogę bez wychodzenia, bo nie będzie mi się chciało tu wracać.
Zgaduję, że Shin się odnosił do intensywnego tulania się Samurai i Tate, ale mogę się mylić. Ja się czuję z... Come on, nie aż tak. Miałem cicho nadzieję, że może ten... ten moment zadziała lepiej. Nie, no bo się śmiałem, że ten, że lekarz mi przepisał te leki dla kobiet. Ej, Shin, bez aż takich jednej. Jakby szanujmy się. Au. Ja myślę, że to mało w internecie siedzę. A mi to mogło zostać odebrane nieco inaczej. Więc... napominam do poprawienia się, że się tak wyrażę. Wydałeś ponad 200 na sam tak gry. Nie, każdy ma swoje hobby. Wydawanie pieniędzy na hobby nie uważam za coś złego. Aczkolwiek kolci mnie, żeby teraz zrobić absolutne wyzwanie z kontekstu. To jest tak kuszące. To było zbyt kuszące. Cześć, Maciej, witam. O, nie może na tym wtedy, że... O, nie, Mega Mana, o! Beautiful. Aż popolne są te... badziewia na tym tierze. Wyniósł Sunset Guilty Gear. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam, ile go kosztował. Zresztą mówię, też ja osobiście nie uważam, że wydawanie pieniędzy na coś, kto się lubi, to zła rzecz, więc... Tak, jeszcze raz. Bo chciałem przewinąć lift, a nie te... In this time, but I spear... The cover raton. Mega Manie są Exalty? Dlaczego bym się martwił, gdyby Mega Manie były Exalty? Co tym Exalty? Co to kurwa? Rok 2023 czy co? Divine napady były już w 22? W sensie ta zmiana. Bo chodzi mi o to, że te zmiany wprowadzali. Jaki? Nie no, jebiesz mnie, że to już 3 lata. Odmawiam uwierzenia, że to 3 lata. Okej. Okay. Poczułem się sprowokowany do sprawdzenia. Też żebyś wiedział, że jak pisałem Divine Orb Poe, to znalazło mi najpierw 6 podstawowanych stron, które dają ci możliwość zakupu takowej waluty. $3.19. Że parę benchowych rzeczy... Tak kosztuje Divine, a nie Exalty. 3.19... Okej, to było 22. Czyli obaj się myliliśmy, I guess. Big Bomb? Yes. The biggest of bombs.
Żelazno Krwisty, jak oglądamy. Mi się Żelazno Krwisty będą kojarzyć tylko z pewną serią RPG-ów, która ma zdecydowanie dużo szczęści. Czy ja zdążyłem go użyć na internecie solo? Czy ja trafię w ogóle temat? Oh god. No dobrze, zobaczmy. Mistrz Alfa ma skojarzyło? Nie, mi TLC. I mam wrażenie, że czymś jeszcze mi się Iron Blood kojarzy. Hello? Czyli tu nie przejdziemy, jak rozumiem. Nope. Fine, wychodzę. Pa 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 pa. Czyli mówicie, że do tej labu musimy zasuwać się dowiedzieć. O, dobra. Czy ja chcę wiedzieć w ogóle, o czym wy teraz mówicie z tym 00TX? Bo mam wrażenie, że powinienem kojarzyć, o czym mówicie, ale jednocześnie kojarzę. Intensywny dating na czacie? Ale mi to absolutnie nie przychodzi. A, Gundam. Tej. Nie wiem, czemu jakoś Gundam mi się nie kojarzy z dwoma ze wszystkich rzeczy. A, czy też możesz się podłączyć i to naprawić? Mogę to podłączyć się i to naprawić? Zaraz się okaże, że tutaj absolutnie się nic nie dzieje. Halo? O nie! Ej, kurza. Czy ja mogę się nauczyć zapisywać? Nawet nie teraz kolejny. A, to jest o... No, zostało napisane jako 00, więc obwiniam osobę, która pisała. Cześć, Sevi. Gundam, o-o! Jednego gówniaka nie trafiłem? Au. Nienawidzę! To jest... Dostaję sprzeczne sygnały. Zdecydujcie się. Lethargy, doskonale. To jest to, czego potrzebowałem. Anyway, miałem być Sailaby, więc przejdźmy do Sailabu najpierw. I przeszukajmy. To jest 0-0-4 double. A, przepraszam. Jak mogłem się nie domyślić? Już wszystko jasne, już wszystko rozumiem. Przecież to tak oczywiste. Sig. Dostaliśmy lab memo. Jest jeszcze dwóch członków. Piękna memo do pani i staruszek. Czyli najpierw lecimy do Density, żeby zgadnąć memośki. There was a memo, Len. There was a memo. To już ostatni... nie wiem, powiem szczerze. Kolego, ty mnie pytasz o gry, w które ja nie grałem. Czemu ty się mnie pytasz o gry, w które ja nie grałem? Przedostatni. Doskonale. Mieliśmy znaleźć młodą damę i staruszka. Na razie nie widziałem młodej damy ani staruszka. Chyba, że z ich perspektywy on jest staruszkiem. Ale na szczęście nie. Okej, okay. Czyli musieliśmy dostać te. Musieliśmy mieć jeszcze potrzeby to dostać, dzięki Bogu. Jak będzie ludynek, to proszę o ping.
A, spoko, spoko. Yuri Memo, owo. Ciekawe, kiedy Yaoi Memo. Yaoi Memo to wtedy, kiedy słońce zacznie świecić prosto po oczach. Odbijając się od jakiejś płaskiej, błyszczącej powierzchni. Co? Jeżeli Endgame nadejdzie? To jakiś Avengers nawiązanie? Jeszcze zanim Avengersi w ogóle byli w planach? Odpali... Znaczy... Oxide pisał, że jak na Simie będzie... czyli podobno mieszka w AC/DC. No dobrze. Kurwa. Pojebiemy. Powinieneś mieć dość wysoki. Mam 47. A jeżeli potrzeba 50, to odpalam Eldena. Kiedy oglądamy o tym Yuri? Aprobuję. Coś proszę, jest taki pentek. O, okej. Zgubił sobie sztuczną szczękę? Na pewno już znajdę. Ty absorbujesz bardzo questionable, Yuri? Ja absorbuję dużo questionable rzeczy. I nie będę się spinał, jak specjalnie krył. Okej. Okay. Czyli mamy chyba wszystkie, które mogliśmy dostać. To teraz mam lepsze pytanie. Jak się najszybciej dostać powrotem do internetu 4? Prawdopodobnie z Density od... ja sobie nie odbocho... kurwa. No dobrze, Silap. Silap to było change. Gushing over magical gas? Nie to. Ej, spokojnie. Właśnie nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że ja muszę najpierw odblokować to w internecie, żeby mieć skrót ze strony. Bo wydaje mi się, że w którymś przypadku tak działało. Z Shinmanem, bo ludzie się śmieli, że Skullman to jesteś ty, bo czaszka emoji. Czekajcie, bo Internet 2 będzie albo od masy, albo od sal. Imbif od nich też nie odblokowałem i popełnię sudoku. No jest lepiej, dobra. Nie, no to jedyne. Oni są w trójce. To ich mi się nie opłaca. Okej, okay, inaczej. Idę sprawdzić tą cholerną Miu. Jak nie, to czeka nas przebieżka od... Internetu 1. Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam, gdzie była ta. I gdzie była ta Wajta z Kalmenem w tej lokacji.
i będę psioczył odrobinę. Przysięgam, kiedyś się nauczę tej lokacji, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Dzięki, stary. Już wszystko wiem. A teraz powiedz mi, gdzie jest sklep z antykami. Tam, gdzie jest Mil, wiem. To nie wygląda jak sklep z antykami. Nie muszę się już tej lokacji, bo jeden się kończy. Nie, trzeba sobie jeszcze dwa te. Są jeszcze dwa scenariusze. W centrum handlowym Pałownia. Sklep na górze po lewej stronie. Jedu, czy mogę się zaświalić? I've never felt like... so miserable. To ja kiedy gram Ben 1. To wciąż nie tu. Wiem, że to nie ten, ale musiałem zaśmieszkować, korzystając z okazji. Pokłóci mnie zaraz tym chodzeniem tutaj. Hello, hello, hello. I've never felt like... Hello. Jak już przy tym jesteśmy? Kim ja jestem, żeby je odmówić, no. Hello. Help. O tak. Więc tak. Więc to jest szczyt osiągnięć projektowania gier wideo. Prawie jak bossowie z Elden Ringa. Motherfucker. O tak. Po prostu chcę go zajść, bo to jest dwójka chyba. Człowiek czaszek. Czy ona chce zobaczyć się fałtujką? Czy to jest fałtujka? Ona chce zobaczyć fałtujką. Dobrze, zobaczmy. Mój folder daje mi nieprzyjemnych uczuć. To jest paskudne, że one się spanują na nas. Ja by wiem, że ona... Znaczy, że ona, że on daje jakiś tam krótki... O jadu, jak to jest zatrzymałe. Że on daje jakiś tam krótki sygnał, że będzie tego używał, ale i tak. Beautiful. A propos. Byłeś tak co papier z takim mieszkowaniem, żeby sobie automatycznie było... O Jezu! Chyba jest na dobicie, jeżeli trafię, czy nie jest na dobicie? Yep. Poczułem się zniesmaczony tym, że został mi przerwany atak. Nie chcę mi się obecnie też polować na tego, na podwójkę, fotójkę. Zresztą powiem szczerze, jak patrzę na to, jak wygląda mój folder, to nie czuję, żebym był w stanie zrobić jakiekolwiek sensowne czasy. I to bardziej kwestia, że ja po prostu nie czuję, żebym miał z czego wybierać, a nie, że ten, a nie, że... Po prostu mam co wybierać, ale się upadłem na coś swojego. Dużo w tym tego, że
A, doskonale Mio. Dużo w tym tego, że... Ja często dostaję kasę zamiast chipów. Więc nawet jeżeli jakieś chipy byłyby względnie fajne, to mam wrażenie, że one... A nie wpadają do mojego folderu, bo dostaję kasy. Ciekawe się, jakie ma status biblioteki? A, nie mogę tego tak zobaczyć. O, ja naiwny. Chyba, że to w zapisie było. 85 na 175. Ja nie mam jeszcze nawet połowy, niestety. Fajny SSRC grindowania chipów. To powinien być fajny w miarę... Nie wiem, czy czujecie te słowo, któreś ze mnie ocieka. Au. Przez to, że tutaj nie ma tego teleportu. Tak, kurde, za wolny jestem. Zdążę? Nie. Zdążę, nieważne. Z jednej strony tak, z drugiej strony też nie wiem. Mam wrażenie, że nie ma tu chipów, które by mi jakoś bardzo odpowiadały. Aczkolwiek też nie będę kłamał, że ja bardzo dużo nadużywałem tych. Bardzo dużo nadużywałem Warsaldów w dwójce, trójce. Bo one mocno cywilizują niebosowy content. A w trójce bossowy zresztą też. Mógłbyś bastę maksować? Mógłbym, ale chyba nie czuję się aż tak źle. Cześć, witam, witam. Czy masz wszystkie trzy rodzaje Draina i Chip Wave? Trzech rodzajów Draina na pewno nie mam. Team Before pierdolę głupoty. Yep, jeden, dwa. I Wave'a też nie mam. Przykro mi, Marcin, nie mam cię. Nie wiem, czy mi to wybaczysz. Collection Field Buster. Jezu. Czemu robicie to naszemu biednemu językowi? Czy mogę przestać się gubić w tej lokacji? Czy to przekracza moje możliwości? A barierę R masz. Jak widać. Dopiero to sortowałem save folder, tak żeby nie było, więc jeżeli tam tego nie miałem, to znaczy, że w ogóle nie mam. Gdzie... był? Ten wspaniały spot, w którym się przenosimy do innych miast. Tutaj? To wciąż nie, to prawda. Komitnę sudoku zaraz. Guys, ja komitnę sudoku. Z tym miastem. Czemu ja mam taką okropną orientację w terenie? Jezu. Czego szukam? Metra. A co? Znaczy metra. Sposobu, żeby wrócić... wyjść z tego miasta. I nie robić tego poprzez Alt 4. I znam, że się już parę razy to minąłem i to jest najgorsze.
Zrobię sobie teraz krzywdę. To nie jest jednak po prawej. Z tego co pamiętam, to wyjście z miasta było poprzez schody w dół. Tylko muszę je znaleźć. To chwilowo mi nie grozi. Czy ja naprawdę będę zmuszony odpalić mapę tej lokacji tylko po to, żeby ją opuścić? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć właśnie? O, dobra. Po 10 latach. No to co? Przyjaciele najdrożsi. Czemu ja sam wyszedłem? Nie rób tego. Nie wracaj do tego labiryntu. Internet i jeden experience. Może tym razem aktywuje sobie jakieś world pointy, co? Co sądzicie? Nie głupi pomysł chyba, co? Albo nie, wpadnę na jakiegoś firemanka, który później wpierdolanie zepsywałem od pół godziny. Najpierw żebyś miał Dexa, I guess. Przy czym nie jestem pewien, czy Dexa aktywowałem. Nie dziwiłbym się, gdybym Dexa też nie miał aktywowanego. To jest właśnie dziwne w ogóle, że to aktywować. Pomyślałbym, że to będzie tak... w miarę oczywiste, że one... bo wygląda jak dupa pomidorowa. Nie będę kłamał, nie jestem wielkim fanem tego, jak wyglądają lokacje w PN1. Bo one są dla mnie po prostu za bardzo podobne do siebie. Wolę, kiedy lokacje są na tyle zróżnicowane, że jest się w stanie bezpośrednio rozróżnić między sobą. A nie, że tak naprawdę Undernet 1 do 16 wygląda tutaj tak samo. I to mnie chyba najbardziej boli. I przez to, że te poziomy góra-dół też się jakoś specjalnie nie różnią, to nie wiem. Ja mam problem na przykład ze zorientowaniem się tak bezpośrednio. Gdzie się idzie góra-dół. Nawet jak patrzę na mapy internetu. Dobra, jeszcze raz. Tu się szło... jakoś w miarę łatwo... chyba. Lulet, wiem. Tędy... Dobra. Tu w prawo. Prawo, tędy... Sorry. Fajnie, bo jakby life od tej był trochę silnym tego advancem. Niestety nie jest. O nie, popełniłem błąd. Czemu nie jest, bo wykonuję dwa razy po prostu cięcia. O Boże. I jeżeli przeciwnik raz oberwie i się zestageruje, to ten, to nie oberwie żadnym pozostałym. Znaczy tutaj to jest po prostu ten, mówię, iluś tam krotne cięcie. Po prostu... Dobra, skoro już tu jestem, to chcę aktywować Miu. To na pewno, żeby móc sobie jakoś łatwiej tu wracać. To teraz którędy? Tędy, dobra. Woodman mi tu bardzo pomoże.
Chciałbym, żeby był NBA w tych gwiazdkowych kodach. Ogólnie mam wrażenie, że gwiazdkowy kod do NBA zapomógł, jeżeli chodzi o konstruowanie folderu. Tak samo jak sensowniejsze dodawanie chipów niż to z BN1. Bo ja powiem szczerze, że często używam tej opcji w następnych częściach, ale to, że tutaj to jest na jedną turę, jest... Znaczy, to wszystko jest B. Nice. Jak bardzo ładnie wskoczył tam, gdzie trzeba. Dynamit. Okej. Okay. Był to jeden z dynamitów w historii. Okej, okay, podłączyliśmy się do Miu, mamy Miu. To wciąż oznacza, że będę musiał pojść przez Miu, co nie jest oczywiste. I że teraz muszę dookoła przejść całą lokację. Węże, wierzę w was. Dacie radę. O mój Boże, on dał radę. W porównaniu do poprzedniego węża to już dużo więcej niż zrobił kiedykolwiek. O. On się wyleczy. No dobra. Jak już to i tak stoję. W ogóle mam wrażenie, że niektóre chipy w BN1 mają strasznie długie opóźnienie między tym, kiedy zostały użyte, a kiedy można użyć następnego chipu. Ciężko mi jest do tego przywyknąć, powiem szczerze. Firetowery zwłaszcza są paskudne, że mam wrażenie, że Firetower skończył się 5 godzin temu, a ja jeszcze nie mogę przyjść następnego. A to po Firetowerów. Zdążyłem czy nie? Powinienem chyba. A chuja, nie zdążyłem. O, to ciekawe. To też było ciekawe. A jest. Dobrze, nie użyłem tego Stonemana. Jesus. Ja go nie trafię. O mój Boże. Nienawidzę swojego życia. Absolutnie nienawidzę w tej chwili swojego życia. Słuchaj, tutaj Stoneman jest bardziej użyteczny niż M5. Okej. I wiem, że o to nie jest specjalnie trudno. Ale... Jesus. Czy mnie stać na... Nie. Też mi na power dupa. Jak nisko jest poprzeczka. Ciężko przypomnieć mi sobie chip, który jest, znaczy chip, boss weapon, który jest gorszy od broni Stonemana. Charge kick. Wolę używać charge kicka. Znaczy inna sprawa, że w MM5 po prostu nawet po broni jest naładowany buster i to nie podlega dyskusji. Hyperbomb z MM1. Wciąż wolę używać hyperbomby z MM1. Czyli tylko te badziewia zostały. Tak, Shockdrone, czyli dosłownie useless. I mean... To nie jest tak, że Park Shock to efektywnie... Ten, jak się nazywa? Że Park Shock to jest efektywnie Buster, tylko który jest efektywny na... niektórych bossów?
starsza, to nie jest tam. A nie pamiętam w sumie. Powiem szczerze, nie używałem go w etapach, tak? Starszych nie biłem bardziej. Mówię, nie używałem go w etapach, więc dlatego moje spojrzenie może być lekko skrzywione. O mój Boże. Idę. Za każdym jebanym razem. Nie będę kłamał, ja bardzo często w Mega Man jak rozpatruję też w kategoriach jak dobre jest na bossu. Bo na większość etapów nie używam broni, zazwyczaj. Nie czuję takiej potrzeby. I przez to moje skrzywienie może być nieco spojrzane, dokładnie tak chciałem powiedzieć. Moje spojrzenie może być lekko skrzywione na sprawę. Godziny Z, bo takie są najlepsze, Sylwia. Nie no, nie. No jeśli w zapach używać fajnie, jakie jest możliwe szybciej zmiany? W sumie jest trochę w tym prawdy, aczkolwiek ja regularnie wolałem używać się przez zmianę w menu, żeby na pewno wybrać to, co chcę i się nie grzebać. Pewnie jakbym był przyzwyczajony, to byłaby inna sytuacja, taki, że to efektywnie bardziej się opłaca, tak? Ale nie potrafiłem się przekonać tego. Ale. Eskinioki są. To prawda. Ogólnie mam wrażenie, że te challenge od Legacy Collection 1 sprawiły, że człowiek sobie uświadamia, że te bronie rzeczywiście są naprawdę użyteczne. To no, zazwyczaj nie ma potrzeby, żeby się o tym przekonywać. Czy to zadziała? A, goddammit. A, kurde. Ej, co, dominuje za szybki. Jak stoję blisko. Oczywiście. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Tak samo robienie challenge z Legacy Collection 1 mi osobiście bardzo mocno uświadomiło, jak bardzo przydatny jest ten. Jak bardzo przydatny jest Magnet Beam, jeżeli chcesz coś robić szybko. Magnet Beam tak obrzydliwie przyspiesza sporo etapów, gdzie zazwyczaj jednak używałem go głównie jako opcji praktycznie tylko na te segmenty ze znikającymi bloczkami, albo tam, gdzie był dosłownie fizycznie potrzebny, wymagany, nie potrzebny, tylko wymagany. Na pytanie, jak tam Dzianek odpowiadam, tak, latałem tyle po lekarzach, że w końcu mam kurwa wolne od tego. Aczkolwiek to ja się trochę śmieję, że to jest mój urlop w pigułce. Że ja praktycznie cały swój urlop spędzam na chodzeniu po lekarzach. Mówcie mi jeszcze, kontynuujcie. Słyszałem, że Wutawa jest całkiem spoko. Chcę zobaczyć zamian za... Może... Kurde, twoje tawery w sumie są fajne o tyle, że ten... Że mam dużo jej kodu. Spróbuję sobie Nikolajwa jednego wyrzucić i zobaczę. Bo w Beman też niby fajne saldy. I to mogę porównywać. O mój Boże, co to kurwa jest? Ja się grzecznie pytam. To odzianek jeden z harów pszennych. Jest to jakaś opcja na tym zajęcia? A? Bo myślałem, że byłem tam, gdzie trzeba. A,
A propos, muszę pamiętać, że muszę dużo wody pić. Dużo wody, dużo wody, dużo wody. Domyślam się, że z musu przez zdrowie. Coś pomiędzy. Jak zwał, tak zwał. Bejt szybciej dopnął. Bejt to jest jeden boss w Elden Ringu. If you know what I mean. Big bomb. A bomb with a big boom. To jest ten, który trafia obszar 3x3 względem tego, gdzie padnie. Chyba tak samo jak ten. Tak samo jak ta bombka, którą strzela. Mam profil. O, nice! Byłem też jestem base boss. Boję się. Firesat mi tu wiele nie da. Znaczy, mogę zejść tak i potem ten. Potem tego Fighter Solda. Bo mogę tak zabić. 300 bilet. Co to jest? Czym, że są 300? Hello. Nie podoba mi się, że mam fire tower, ale... Yep. O, to wiesz, to fio. A? Czy ja sobie próbę z tym sobie, I guess? Okej. Okay. Też podejść, dziękuję. Snack? Mego play dobiję. Jeżeli trafi oczywiście. To nie jest oczywiste. A też czuję, że... A nieważne, trafił. Nice. Przez to, że mam grę ustawioną tak, jak mam ustawioną, to nie widzę, jak przeciwnicy dostają ich frame'y. I mnie to trochę irytuje. Czym jest Selectman? Lightning his enemy panel. Dużo mi to nie mówi. A jednocześnie mój folder chyba z kodem E się lekko gryzie. Mam niby Snake Eggi, ale Snake Eggów nie będę kłamał, nie lubię. W ogóle nie, ja odnoszę takie wrażenie. Może ktoś, kto grał więcej, albo jest bardziej na świeżo, ma te. Ma inne wrażenie. Że bossowie z wyższymi wersjami Imperium w ogóle się nie zmieniają, a mam wrażenie, że w nowszych Battle Networkach jednak zauważalnie te zmiany wchodzą. Znaczy, właśnie odchodzi, że zmieniają się dosłownie chyba tylko cyfetki, że nawet ataki nie są jakieś specjalnie szybsze na przykład. Jasne, będą zdawać więcej, tak? Ale to chyba oczywiste. Ale tak poza tym to dosłownie tylko cyferkowe zmiany, czyli mój najbardziej znienawidzany sposób balansowania gry swoją drogą. Shin już szykuje pięcioparagrafowy argument na temat Elden Ringa. Wait for it. Właśnie, Shin, czy już zainstalowałeś DLC-ka po tym, jak naprawili? Znaczy, no, ja się absolutnie zgadzam z tym, że początek DLC-ka był zdecydowanie ten. Że początek DLC-ka był zdecydowanie przesadzony, tak? Przypadnij temu, ale zagadnij do tego po weekendzie, seriously.
tego KSP Overtune. Właśnie widziałem, że to miało niby służyć trochę tak jak ten, tak jak Margit w normalnej grze, że gracz się od niego odbija, na zasadzie idź kurwa zwiedzać. Że to miało czymś takim skutkować i że mając te parę fragmentów już niby... Margit nie opierda... dzisiaj myślę tego co opierdolony. Pusty kurwa. Szczerze mam samo wrażenie, że jeżeli ktoś przychodzi bezpośrednio po Soulsach, to może się trochę tak poczuć. Że to co robi Margit względem normalnego Soulsowego bossa to jest kompletny clusterfuck. Ale może to tylko ja. No i wiadomo, że też cyferki u Margita są... Z jednej strony cyferki są odpowiednio niższe, ale jak się na tym zastanowię, to Margit może cię wziąć na dwa hity, jeżeli pójdziesz do niego tak jak gra ci sugeruje. Spróbuję go zdjąć... Jeszcze jest na pnim ślężek. No właśnie, mówię, moim zarzutem do tego bossa, o którym cały czas mówimy, jest to, że... Naprawdę? Jest to, że tam kamera wariuje bardziej niż cokolwiek innego. Nie mam problemu z jego movesetem, tak naprawdę. Moim problemem z lwem jest praca kamery. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to problem, który występuje tak często w Elden Ringu, że ciężko jest... Znaczy w Elden Ringu, w grach Ubisoftu ogólnie. Bloodborne przecież jak bardzo na to cierpi. Że nie jestem w stanie tak naprawdę zarzucić tego jako problem z tym bossem. Jeżeli wiesz o co mi chodzi. Bladno, przecież nic nie... Nie wiem, przecież był u mnie na streamach. A zjebałem design bossa. Coś tam nie widzę problemu? Źle poszedłem. Trafaj. Ja sam tam przyszedłem dopiero co. Znaczy... Lodową wersję da się przeskakiwać, z tego co widziałem, i to znacząco ułatwia unikanie większości rzeczy. Że w sensie, że większość tych ataków, które on robi te... Jak to ja zawsze ładnie nazywam aftershocki, to że większość tych rzeczy tak naprawdę się najzwyczajniej w świecie przeskakuje i że to aktywnie pomaga. Próbowałem przeskakiwać nad tymi atakami? Nie, miałem wrażenie, że to rzeczywiście działa. Więc może coś tam jest. Już tak naprawdę jedyny problem, jak teraz mam, to z tą elektryczną fazą, ale... Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, bo są na Steamie osoby, które jeszcze nie grały do końca w DLC-ka. I nie było tego też u mnie na Steamie. Nie zabiję żadnego z nich, prawda? Nie? Yep. Kurwa! Oczywiście. Kurwa, syny. Dyskusja o poziomie cenności. Powiem szczerze, nie tylko na Twitterze. Jak patrzyłem dyskusję na Reddicie, to
Nie było wcale dużo lepiej, tak powiem szczerze. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie. I też nie będę kłamał, że obie strony miały równie wysoki poziom argumentów. Jedni to literalnie skill issue git good xdd i to jest ta wiadomość. A drudzy mówią, że są na NG plus 7 bez żadnych scat fragmentów i że gra jest trudna. Ale... Ta. O, kolegowie, mam 500 level i nie zabijam wszystkiego na hita w DLC-ku, który ma własne skalowanie. O, on przyzywa skały w losowe miejsca. Tak. Przyzywa są nie 4 skały. Znaczy ta wersja, którą teraz mam, przyzywa 4. Bo wcześniejsze przyzywały bodajże po 3 skały. I robi to 3 razy i one spadają na losowe panele i one za każdym razem są losowane. Bo na NG poziom balansu też był zjebany. Znaczy, ja to traktuję tak, że DLC wprowadził nową mechanikę, którą musisz wykorzystywać do tego, żeby ten, żeby przeżywać, tak? Ja swoim tankiem nie narzekałem aż tak, ale no mówię, byłem takim czystym tankiem i mogłem sobie przez to pozwolić na nieco skipowania skarb fragmentów. Zatem słyszałem, że miałeś 50 gigabitów, więc twoje argumenty jest inwalidą. Gasze przychodzą, pomogły i czegoś spodziewały, sosy zawsze były trudne. No, moim zdaniem to jest w dużej mierze DLC trudniejszy niż 99% tego, co oferuje podstawowa gra. Jestem w stanie spokojnie powiedzieć, że ostatni boss jest dużo trudniejszy niż Malenia. I ciężko byłoby im wskazać bossów z podstawki, którzy są trudniejsi niż bossowie z DLC-ka, tak 1:1. Przed drugim bossem byłem na skadle 7 i nie tapował. Powiem tak, ja tego nie doświadczyłem. Malenia bez Waterfall lobby jest zdecydowanie mniej niż pierwszy boss DLC. Z tym samym ekwipunkiem. I guess. Przy czym no też mówię, przyjąłem trochę argument, że bossowie mają ci pokazać, że nie masz za mało skat fragmentów, tak? I że masz iść podwiedzać, zanim pójdziesz do jakiegokolwiek bossa, bo bodajże przed pierwszym bossem... Zresztą ogólnie, czy to nie jest tak, że... Są dosłownie dwie lokacje w DLC, które są zamknięte za bossami. Więc na papierze możesz mieć pewnie jakieś plus 15 idąc na pierwszego bossa, jak nie więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc rozumiem, że to było takie bardzo subtelne idź kurwa zwiedzać mapę. Subtelne jak jebnięcie ci za cały HP, zdaję sobie sprawę, ale... Well, domyślam się, że taka była intencja. Ferki we wczesnym EDS to nośnie fair i tyle. Jestem w stanie na to przestać jak najbardziej. Że... Jeżeli nie grasz buildem zoptymalizowanym pod defensywę, to dostajesz za dużo FDLS-a. Na to jestem w stanie spokojnie przestać. Dziesięć krafli. Całkiem sporo. Nie będę narzekał.
Będę rzekał na to, na co tutaj trafię za to. Ale zasoba. Czy one jeszcze o panele jak znikają? To ważne pytanie. Tak. Goddammit. O mój Boże. Okej, przynajmniej oba nadużyły tego. O tyle, dobrze. I to Goodman chyba... Pomusza, o. Nice. W sumie też z tym poziomie trudności jest o tyle dziwne, że Sevik też potwierdzi, że tak naprawdę w późniejszych częściach DLC-a nie ma się wrażenia, że cokolwiek bije choćby podobne obdarzenia. Nie mówię oczywiście o jakichś, nie wiem, grabach, nie grabach, tego typu rzeczach, tak, bo to wciąż są ataki, które mogą ci zdjąć gdziekolwiek między 90 a 100% HP. Pozdrawiam, jak... Widziałem, jak jeden z bossów instakillował kogoś na Steamie, kiedy mi ten atak dodawał z 80% obrażeń. Ale piękny ten Stoneman. Jak się nazywa to anime z Satan, oglądaliście? Gundam Witch of Mercury? Czy tam Stone Mercury? Blisko wystarczająco. Wiedźma z rtęci. Sylwia też będzie wiedźmy oglądać. Weź, bo jeszcze ja zacznę się mechy pęcać. Nie, no mi to chyba nie grozi. Sylwia, ty sobie przykład... Oh my. Oh my. O, lekowel 200, nice. Lekowel to czipy, których generalnie nie używałem. To ten kolega, co nas nie lubi. Zdaje się odrobinę tempy. No dobrze. Jeżeli chce być tempy, to niech będzie tempy dalej, jest. Beautiful. Co się z tymi bombkami robi? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Nie ma anime, Dapimie Bombmana. A jak on miał w anime, bo już nie pamiętam. Czy on naprawdę nie zniszczył tego? A, Blasterman, right. Było, pamiętam. Już sobie przypomniałem. Już wszystko pamiętam. Nie zdążę. Yep. Nie jestem pewien, jakie jest założenie, że... Jak się tych bombek unika? Czy one atakują po krzyżu? W sensie, że... góra... dół, lewo, prawo? Chyba tak. O mój Boże, Fire Tower, kocham! Jak nic innego! A Boże. Ja go dosłownie nie wiem, jak trafię sensownie. Czas to naprawić. Każdy powinien zagrać Bastion Master Zero. Nie ciągnie mnie aż tak bardzo. Mine. O mój Boże. Chyba jest pode mną. Wydaje mi się, że jest pode mną. A?
Gdzie się pojawisz? Nigdzie? Okej, tutaj. Okej, tutaj. Tylko, że tam nie mogę. Czekaj, chcę czekać, aż on gdzieś przejdzie. Tak, ademet. Au. Czekaj, to działa, czy się odbija bombę? Okej, to działa. Ule. Spreader nie zadziała, bo jest za dużo bombek przede mną. Chyba, że... Okej, tak może być. Chłopca dosłownie stwierdził, że się detonuje. No dobrze. Tate, powiedz mi coś o tym dziwnym nowym serwerku. Tate, daj serwerek. Tate, serwer. Tate, tate. Od taty jest niebezpieczny blisko do angielskiego wmawiania, tata. Nie ogarniam, czy co? Nie bacz, ja też nie ogarniam. Andrzej Tate, oh no. Zostały powiedziane zakazane słowa. Andrzeju, tatę. Jestem i tu gdzie trzeba. Bo to jest, to są Waterworks, a nie Syrup. Chciałem powiedzieć, że to jeden z krótszych loopów, jeżeli chodzi o muzykę, które kojarzę. A w tym przypomniałem sobie, że istnieją Mega Many klasyczne. Nawet nie Final Boss, któryś pasot jest krótszy niż Final Boss. Gadaj z czodem, pojebało? Nie, bo jesteś moim synem i nie mogę narażać się na niebezpieczeństwo. Tak. Porządny, odpowiedzialny ojciec. Pamiętajcie, kiedy macie jakiegoś 10 czy 11-letniego syna, to dajcie mu walczyć z syndykatem zła i pierdolu. Wydaje mi się, że już nie odnosił się do Wailego 4. A nie do Pasoda. Ale nie mogę być pewny. Powiem tak, ani jedna, ani druga opcja by mnie nie dziwiła. Wave 4 nichuja nie ma 7 sekund. Czy to wyzwanie? Nie, no jest dłuższe od Amina. Raczej. Mam jakąś 3-minutową wersję, ale ona jest zapętlona, więc... Czas, żeby Steam spadł do werka! Bardziej jak 11 wygląda.
Bo potem jeszcze się lupuje. Mogę ich pać? Yes. O nie, to straszne. O nie, chłopco stworzył życie wirus. I czas rozpocząć Avengers Endgame. Jest to absolutnie zajebiste, 7 sekund z 11. No dobrze, czy to jakaś sugestia? O kurwa, chłopca zamiast... A nie, on nawet wymachuje deskami doskonale. No te 3 sekundy całkiem fajne są. No ja zgadzam się, ta sekunda jest całkiem nieziemska. A jak pomyślisz o tej połówce sekundy... Oh man. A następne cele są satelity wojskowe. Wyszejmy rakiety skakujące. I rozpocznie się endgame. Shin, powinieneś był się przyzwyczaić, że takie rzeczy są wypominane potem przez kolejne x czasu. Okej, okay, czyli wspomnienie, że Audi mają różne żywioły, whatever. Były członek WoW, a propos. Czy ty jesteś byłym członkiem WoW? Czy ja mogę z nim walczyć? Yep. Bo jak wszyscy wiemy, nie dzieje się obecnie nic ważnego. Jest light i nie ma lighta. I mean, jest. My nim gramy. Alright. Chuje, możemy z naszym basterem. Au. O tak, Fire Tower na pewno zadziała. Jestem pewien. Zobaczycie. On blokuje Fire Tower. O mój Boże. Czemu on blokuje Fire Tower? No słuchajcie, na pewno węż nie będzie blokował. O mój Boże. Pojebie mnie. Pojebie mnie. Dosłownie weźmij mnie popierdoli zaraz. On tak na serio, co? Fine, fine. Ja czy mógłbym tak przedłużać walkę w nieskończoność? Double hit. Ja czy moglibyśmy zrobić sobie double killa? Bylo to, man. Hitman with nie jest enemy. Czyli są tutaj tylko jednak przeciwnika trafia? Ale chujowy, nie używam. Higby! Halo, Higby? Czy ty w ogóle jesteś? A, wyłączony, okej, okay, doskonale. A, dobra, dostaliśmy www pasa, możemy teraz mówić www rzeczy. I nie zostać zbanowanym przez Twitch administrację. Czy musimy kolejką? Hello? You can't use that here, no dobrze. Hammer M, doskonale.
To gdzie mamy znaleźć tą kolejną kolejkę? Dobre pytanie. Excuse me? Skąd się nagle wzięła ta herbata z cukrem? Running nearby. O nie, czy to nearby na zasadzie pole? Znaczy ja mówiłem, że mnie nie zbanują Tate. To jest ta różnica. Czy ja może muszę gdzieś indziej pojechać po prostu? Podwójmy. Ewidentnie nie. Klonu, a jeszcze... Oh no. Okej, okay, czyli ewidentnie nie tutaj. Chciałbym móc tam przejść i zobaczyć ten inny pociąg. Let's check it out. Jakbym coś waflował. Subklonalowy. What the fuck? Tak, kupię sobie jakieś chipy. 100%. Gdzie mogło być jeszcze ciepongi? Czekajcie, może... Na tym jest coś napisane. Jest expired. Potwierdzam, jest przeterminowana. Czego gra ode mnie w tej chwili oczekuje? To był ten dziadek od zębów, to nie. Czy nie mamy gdzieś tego dziadka tego? Antenetowego? Chyba nie, chyba zniknął. Myślałem, że może czegoś się dowiem. Dobrze, kto może mi jeszcze coś mądrego powiedzieć? Na pewno czat może mi coś mądrego powiedzieć, daję sobie tego sobie. Jak też może zobaczyć power upa? Musiałbym iść do sklepu, a pójście do sklepu oznacza, że musiałbym przejść przez tego. Przez tą część internetu i czuję, jak bardzo nie chcę mi się tego robić. Zresztą... Czy to nie jest tak, że ja w tej chwili mogę sobie... A nie, mogę jeszcze charge'a lepszyć. Naa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 a
przechodzenia przez upierdliwe części internetu. Szukam wymówek, żeby tam nie wracać. A ty im mówisz, idź i kup. Człowiek robi wszystko, żeby tam nie iść. Czy jest tu tatę? Bo on to taty biznes. Oczywiście, że jak jest potrzebny, tego nie ma. Czemu nawet nie jest zdziwiony? Fajnie, szkoda ode mnie, że muszę wrócić do tego. Do tamtego antenetu, w którym skończyliśmy, prawda? Oj, nie mogliby to jeszcze tak okrutnego, prawda? Prawda? Tef. Protomę nabiłaś co do najbliższego wroga, zawsze te środka. Ma sens. Hmm.
szukam generalnie gdziekolwiek jakikolwiek wskazówki, co, czego ode mnie gra oczekuje. Sygnalizowanie samej ACC. Czyli generalnie jesteśmy w złym miejscu. Przynajmniej według Mega Mema. Naładować go energią, tylko wiesz, zazwyczaj ładuje się pozytywną energią, a nie negatywną. Jest kurde sens do zdobycia, doskonale. Ile czeków ma jego Advance właściwie? Inbifa jakichś 5. Bo tak to nie przejdziemy. 3 plus jego samego. Aż tak z ciekawości. O kodzie. Czyli co pewnie Protoman, Night Sword, jeszcze jakieś inne dwa B-Sordy. Tak, sama pozytywna energia oczywiście. 100% potwierdzam, tak było. Czasami słyszę inny pociąg, mimo że żaden pociąg go nie mija. Hidoi Fighter doskonale. Gdzie mogą być jeszcze ciapongi tu? Raczej nie w naszych domach. Raczej nie u Dexa, chociaż już nikt by mnie nie dziwił od Dexem. Do innych części miasta chyba nie mogę przejść. Jeszcze raz. Okej. Może gdzieś tutaj jest wejście, hej? Zobaczmy, gdzie może być wejście do... Oh no! Ona co na niej pójdzie i stanie się zakładniczką. Oh no! 400 barzeń na całe pole, to brzmi logicznie. I całkiem porządnie. Nie, nas tu nie było, nie przejmujcie się nami. Żartowałem, idziemy jeszcze raz. Okej, nie idziemy jeszcze raz. Dajcie mi stąd wyśpiec. Boję się zapisać, co mają zabijać w tym czasie. Bo spodziewam się, że zabija najgłupsze możliwe rzeczy i będzie tego żałować już za chwilę. Idźcie, miałem dobry pomysł, tylko zabijałem to odrobinę za szybko. Tate! Prawdziwa aura życia, czy to jakaś bardzo subtelna referencja do jakiegoś wirusa życia, który mógł kiedyś powstać? To niemożliwe. Tate, czy jesteś w domu tym razem, czy znowu gdzieś uciekłeś? Ty wypoczę się GM w konole, ja nie pokałem GM w konole. O, tatę wrócił. Doskonale. Cześć, tatę. Podoba mi się, jak łatwo jest popsuć takie rzeczy. Słuchaj, Marcin, nie możesz płakać nad go, jeżeli nie chcesz jej fabuły. Mamma mia, skipa. Tak, to jest zrobienie KO4. Czy chcesz się wytłumaczyć ze zbrodni przeciwko ludzkości, które popełniłeś?
masz niewiele czasu. Aha, nie czyta dialogów. No, potwierdzam. Zdarza mi się nie czytać dialogów. Aczkolwiek rzadko w RPG-ach akurat. City Leadership. Doskonale. Musiałbym pójść głęboko w internet, a domyślacie się pewnie, jak bardzo jestem siedzieć obecnie głęboko w internet. Jeżeli wasza odpowiedź jest stale, to tak, macie rację. ACDC, WTF. Najlepsze jest to, że w Mega Manie Tarso 3 jest boss, na którego zawsze lubiłem mówić, że to jest ACDC. Nie pozwolę, żeby znowu się stało to, co ostatnio. O nie. Może jeszcze parę czerwonych flag. Z tych, że jakiś TNT man. I mean, masz bombę, no, blisko wystarczająco. A tam co sobie nie poradzimy? O, czy to baza krewki? Patrzę po kolorze wody, to by się zgadzało. Teraz wyobraźcie sobie, że oni po prostu mają wyjebane i tyle, kurwa, ta dziesięciolatek. I zrobiłem mu krzywdę fizyczną. To było zbyt logiczne. Ile gier aktywnie używało takich metod? Jedna? Bo tylko jedna mi przychodzi do głowy tak na szybko. Ice Block program. Mamy 7 Ice Blocków. O mój Boże, i to jeszcze ci przyśnijce. No dobrze. Iron Shield. Czym jest Iron Shield? Pełne 200. Czy ja mogę odnaleźć sobie bloki, czy muszę całościowo wyjść z lokacji? Teraz się przekonać, I guess. Podejdziesz, czy nie? On z tyłu tylko zostanie, prawda? O Boże. A jeszcze po prostu nie będę trafiał. Jesus! Daj się trafić. Dziękuję. Chipy nie istnieją. Okej. Okay. Odkryliśmy. I teraz pytanie, czy w tę scenę, czy w tę drugą? Zobaczymy. Tu coś jest na pewno. I nie pogadzę. 5K, flick, flick. Już nigdy więcej nie pożytkujemy. Nie podoba mi się to, jak się nie stało przeciwnicy. Czarno się przebije przez tarczę, czy nie? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Przebije się, nice. Dobra, też widzę, że bomby nie są jakieś pytania silne. O tyle dobrze. Bo chyba na dwa hity schodzą. Zdążę, czy nie zdążę? Zdążyć zdążyłem, ale ewidentnie nie potrafię odpowiednio wystrykować miejsca w tym atku. Jest to, zrobię to inaczej. Żeby bez tymi bombkami coś na lewo i prawo. Znacznie dużo HP mają w tym momencie, jak na to, ile moje chipy zdają. I odrobinę mnie to niepokoi. Ten counter rate też jest dość wysoki, nie będę kłamał. Cześć, Cerik.
Ja po cichu liczę, że dzisiaj skończymy BN1, zobaczymy czy mi się uda. Bo jeszcze nie wiem, czy będzie mi się chciało robić jakiś tam postgame. Zobaczę, powiem szczerze. Bo póki co nie czuję się zachęcony do robienia go. Ona zdąży... Pa? Wydawało się, że zdążyłem ją zniszczyć, zanim wybucha. To było dziwne. Ale dobra, niech to będzie. Te bomby są strasznie wytrzymałe, znaczy bomby, na przeciwnicy. Stawiające bomby. I oczywiście są jedynymi przeciwnikami, którzy teraz będą występować w tej lokacji. Ajn. O Boże, to było paskudne. To też. A czy jak jest zero, to one wybuchną kropka. Niezależnie od tego, czy je zniszczę. Trochę dziwna mechanika. Pomyślałbym, że jeżeli mają zero i jeszcze zdążę zniszczyć, to nie wybuchną. To jest nikt nie. Ten po lewej na górze. I tylko on. Yep. No nie, jeżeli się skupię na tym, co robię, to w tej walce efektywnie nie da się przegrać tak naprawdę. Bo te bombki są za słabe, żeby ich nie zniszczyć na czas. I tak wiem, że to, że powiedziałem, że jeżeli więc sobie, oznacza, że da się, ale... Wiecie, o co chodzi. Chciałbym, żeby Canterlay był trochę niższy za to. Tak, bombki 3. PSOP. Ciekawe, czy mi wystarczy w ogóle tych... zamarzających rzeczy. Mam nadzieję. Hej. Beautiful. Czyli ten dziurawy panel nie trafi, jeżeli to na nim lata, ale... może przelecieć przez to, tak jakby. Okej, okay, chyba wystarczy. O, ile tędy się idzie. Night Sword. Łatwo. Tak, już fajnie było. Bifon musimy teraz wrócić się... Okej. Okay. Nie musimy, dzięki Bogu. Podoba mi się, że najprostszą metodą jest po prostu niszczenie programów, a nie próba ich obsługi. To jest dosłownie takie, ale dlaczego? Dobra, co my tu mamy? Spróbujmy stukać jakiś kod. 50. Za nisko. 70. 5. Za nisko. 85. Właśnie to nie, czekaj, 87.
Za nisko. 93? Druga się nie zgadza. 96? O, Jesus. 58? 99? Okej, okay, czyli druga zmalała. 97? Tak. Okej. Okay. Metodą na połówki da się to w miarę sensownie i szybko ogarnąć. Tylko no wiadomo, że prędzej czy później będziemy mieli reset w takiej sytuacji, tak i na to... No ale nie wiadomo, mogę poradzić. Nie zdążę, prawda? Yep. Shit. Tak, tam mnie trafi. Zapominam, że tutaj to też... O Boże, ja to wszedłem jak idiota. Że w tej grze to mnie też trafi w takiej sytuacji. Patyce, wybuchni. Jebane Quakery. Czy tam flapery? Flappy Beldery. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze raz, 50. Za wysokie. 25. Za wysokie. 12. No dobrze. 50. 25. Tej nazwy w sensie której? 12. Za niskie, bo druga nie pasuje. 16. Hurricane. No dobrze. Długa lokacja się szkuje. O, wyglaża aurę. Nie podoba mi się ta arła miecza. Pierwszym czasem uznajmy aurę. A drugi go zabije, bo się wpierdzie i w Fire Towera. Chyba z mi to na rękę. Dobra. Czyli wracamy się tutaj efektywnie. Za wysokie, 25. Nie będzie 24. Żadna się nie zgadza. 12? Okej. Okay. Nie, no, come on. 50 za niskie, 75 za wysokie, 62 za niskie, bo druga się nie zgadza, 66. Nice. Mówię, jak się pamięta o tej metodzie na połówki, to to jest kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie tego. Tak, ale tylko i wyłącznie stosowanie jej do skutku. A, kurde. Odobina się i wbiję z czasem. Zastanawiam się, czy w ogóle da się zrobić tak, że to ci gwarantuje, że ten, że zrobisz to w wymaganej liczbie prób, ta metoda połówkowa, że nie, czekaj, 50 za niskie, czyli 75 za niskie, czyli 87 za niskie, bo druga się nie zgadza, czyli to 88 albo 9.
Czekam, aż mnie wrzucą do tego. Do... Czekajcie, bo się zagapiłem. Czekam, aż mnie wrzucą do tego pokoju Alekmanowego. Za wysokie jest to. Kurwa. Jeszcze raz. Za nic teraz. 75. Za wysokie, czyli 62. Za niskie, bo druga się nie zgadza. 67. Nice. Chciałem 6, ale też może być. Fajne, co trwa. Aha, czyli to jest 3 kratki do przodu i zasięg. Znaczy, i 100 damage. Trochę mało, ale. Co by zdjąć mu aurę i go dobić? Ja tylko przestanę we mnie żygać tymi. O Boże. Te bombki są tak frustrujące. Chyba tak zrobię po prostu. Nie mam na tyle podzielnej uwagi, żeby jednocześnie widzieć, gdzie te bombki wpadają, zwłaszcza jak po takim łuku lecą. I używać się za urą. Powinien być w stanie go zajść atonem odpowiednio rzuconym, chyba że on obróci się w tarczę, wtedy będę słony. Okej. Okay. Nice. Aha. Czyli stąd się cofamy. I idziemy tędy. 50 za wysokie. First digit. Czyli będą coś z zerem na końcu. 10? Bo 10 albo 0 pozostałe, więc... Wielkiego bardzo mi nie daje tak naprawdę. Dobra, tu Buster, żeby mu zdjąć aurę. I potem Fire Tower. To, że Fire Tower tyle zostaje tutaj akurat jest plusem, bo oni się w niego pierdzielają parę razy. No tak, Numberman oczywiście poradzi sobie z tylkami. Szybko i prosto. Też bym tak potrafił, mówię wam. A ty inne kłamstwa, jak ja sobie wymawiam? Tak, oczywiście. Przestań się zastanawiać, na pewno dobrze idę. Czy się nie cofam? Dzięki Bogu, że się nie cofam. No dobra. O mój Boże, lodowe mechaniki. Najgorzej. Zapisz, nie zapisywałem. A masz rację, zapiszę. Ach. Tutaj chyba wyboru nie ma, więc muszę tak. Tędy? Znaki zapytania, zobaczymy. To już za potężni przeciwnicy. Uważacie, że dam im radę, czy nie? Kolego serdeczny, oh no, chyba wiem dokąd to zmierza. Kaspar chyba idzie się dobrze bawić w DLC-ku do Elden Ringa. Oh wow. To był najlepszy wąż, jaki ja w życiu widziałem.
Czekajcie, aż mu odpiszę. No co tam, przyjacielu? Kasper mnie zaprasza. Wydaje mi się, że biorąc... Kurwa. Nie chciałem spadać. Chyba nie chciałem spadać. Czy ja chciałem spadać? Chyba nie chciałem spadać. Pomóż, proszę. Jak skończę stream... Inaczej, jak skończę MMBN1, to mogę. Chciałem powiedzieć, że jak skończę stream, ale nie ironicznie się zastanawiam, czy tego nie postreamować. Nie, raczej nie, bo to będzie content z końcówki DLC-ka, więc lepiej nie. A, DLC-ka chciałbym po prostu samodzielnie na streamach ograć. Że prawdopodobnie zrobię streama w piątek i ten, i w sobotę. Przynajmniej taki mam wstępnie plan. Chyba, że rodzinka u mnie zostanie na piątek, no to wtedy piątek nie będzie, ale to postaram się dać znać jakoś, że ten, że jednak mam rodzinkę i nie ma, nie będzie. A tak to raczej po prostu zacznę tak jak do tej pory zacząłem, że gdzieś się bliżej tej. Bliżej 18 i wtedy stream pewnie po co ile. Nie wiem jak długą. Mimo, że się podsumować, a mi nie, że ich też. To co ja mogę, no. Nie byłem przecież, że nie. Dobra, tędy. Tędy. O nie, to lód, którego nie możemy zniszczyć, kto tym razem nam pomoże. Iceman, zaś się cały lód? O kurwa, to są mi godasą. A niech nie. Ja tylko śmieszkowałem, jak to mówiłem. Loadman oblodził, to prawda. No dobra. To jest w szpuleczce. A, to jest to na te... Na prądziarki. Okej, okej. Nie, co idę? Spoko, spoko, trzymaj się. Zdążę, zdążę. Zastanawiałem się, czy na pewno się wyrobi, ale to jest fajnie. Lokon jeden. Jestem loknięty. No dobra. Bop. O, sam ten. Samolocik. Jestem pewien, że Snake jak sobie poradzi. Teraz inne kłamstwa. O mój Boże, nie mam mnie trafiać. Na szczęście moje węże tym razem potrafiły. To do tej pory nie było oczywiste. O, marka, nice. Dex! Kolejny 11-latek, który przybywa ratować świat, bo dorośli nie potrafią. God fucking damn it. Pod tym względem akurat zawsze mnie Battle Networki bawiły, że dorośli są
kompletnie niekompetentni. Ale to do maila. Zabieram cztery programów, Firefly Quad, nie przeżywaj słabości, nie znam co strategię. Kod defensywny jest to skopiowany. Doskonale. Hello. Możemy się podłączyć. Nice. Kto pomyślał, że ktoś tak nienawidzący internetu jak Wiley będzie miał pole do podłączania się w swoim tym? O mój święty Boże, mapa. Odmawiam przechodzenia niewidzialnych podłóg bez mapy. To jedyne co mam do powiedzenia. No to jedziemy. Wolałbym nie jechać, tylko iść, ale póki co mi nie pozwalają. Hop. Ej, pieniądz. Przyda się. Tędy? Tej chwili sobie dawno nie widziałem. Tak samo jak dawno nie widziałem, żeby moje węże były użyteczne. O Boże, myślałem, że się wpierdzieli. Dlatego od razu użyłem kolejnego. Wierzę w ciebie, Wunshu. Nice. Ach. Nie będzie działko. Pa, 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 pa. Cyklon G. Dobrze, nie cyklon B. Czyli istnieje cyklon w kodzie B. Jeżeli tak, to czy powinienem mówić bardzo przepraszam pani Twitch administracja? Będę się przodować. To ty we mnie nie wierzysz? Jeżeli tak, to masz rację. Nie musisz odpowiadać. Daj co, wyczypię i wrzuci więcej rzeczy w takim cepos. A tam daj spokój! W ogóle co to za specyficzna liczba, że 100 plus? Ja nie wiem. O, dobrze, gdzie ja jestem? Bo się zagubiłem trochę. Tutaj powinien być. Duża falak. Nie no, żeby nie było oczywiście śmieszkuje, więc to masz na myśli, ale... Nie, na pewno ten, na pewno będę kombinował. Bo fajna boss jeszcze chyba nie jest tutaj, right? Czy to już tutaj? Jeszcze nie, okej. Mam nadzieję, że to Aqua nie oznacza, że mogę tego używać tylko jak mam Aqua Armor albo coś. Czyli mówisz więcej rzeczy, które mają stat Aqua. Mógłbym Quake'i porzucać, ale one... trochę do kodu mi nie będą pasować. Od Towery na pewno mogę. Najlepiej za Snake Eggów, bo hejtę Snake Eggi. Miałbym trochę Quake'ów dużo, jak tak patrzę. I parę Dino Wave'ów też mogę wrzucić chyba. Mam rzeczy w eskach? Mam rzeczy w eskach. Czekajcie, zaję sobie po kodach może, zobaczę. Pathgate wolałbym, żeby został. BBBCCCEE. No chętnie bym wrzucił w ogóle te Snake Eggi, szczerze mówiąc.
i zobaczę, czy mam coś w innych kodach, żeby tam rzucić z odpowiednio wysoką siłą. Daj na wave na przykład. Datona, wolałbym nie, link za... na... Dobra. Zobaczmy dalej, czy F-ki jakieś się znajdą. F-ki mam Firemana, czyli nie. Z G... Nie bardzo. W kodzie catch coś mam. Shotgun, crossgun, spreader bubble, salt, shockwave. Nope. Fireman może to ten gasman. Jest to prawda. Mógłbym też Elecman, albo może inaczej. Nie Elecmana, tylko jak on miał. Protomana. Bo ja go w końcu nie wrzuciłem do folderu. Ten Hurricane też wydaje się trochę kiepską opcją. Na K nic nie było. Alka mam jedną. Eski może jakieś? Thunder, Expander, Steel Barrier, Stoneman, Skullman. Może tak będzie lepiej? G, S, S, W. Może coś W jeszcze? Nie, W mam po Woodmany. Dobra, zobaczmy. Cześć, Rol. Tak, poradzilibyśmy sobie sami, oczywiście. A, Rol, nie wiedziałem, że jesteś w stanie robić takie fajne rzeczy. We did it! O nie. Rol nie jest Sundere. Oh no. Czy to człowiek magia? For my next trick, I'll make you disappear. Czy jakoś tak? Na czym polegają te panele, bo się boję? Aha. Już rozumiem. Nie podoba mi się absolutnie to, co widzę, ale już rozumiem. Tak samo jak nie podoba mi się to, że jestem sparaliżowany. Paraliż jest strasznie frustrującym efektem w tej grze. Jak już mówiłem. Jak długo on trwa, Edu? Dobra, spróbujmy dalej na wave. I Wood Towera. A, na spokojnie. Podładujmy sobie, żeby można było zniszczyć. Cokolwiek wyjdzie. O! Package. Przyda się? A, nie będę niszczył chyba. Wydaje mi się, że jak będę stał z tyłu na tych dwóch panelach, to będzie git. Okej, chyba teraz zmienię zdanie. Bo jednak to robi się odrobinę zbyt tłoczno. Tak, ale tak myślałem. A? To chyba go zabiję. Jep. Łatwo. We did it! Halo? Nie, Mega Manie, nie! Mega Manie, nie! Muszę ratować Mega Mana, pomimo że już umarł! Tak? No dobrze, 10 lat temu pracowałem nad nowym nawigatorem. Takim, który mógłby naprawdę się lepszyć z operatorem, ale program to tylko program. Mogę sprawić, że nawigator
pełnię rozkazy operatora, ale nie mogę sprawić, żeby myślał i działał samodzielnie. I zacząłem się zastanawiać, że może gdybyś miał jakieś powiązanie z swoim nawigatorem, to może mógłby odpowiedzieć na swoje emocje i wytworzyć swoje własne miasto. Przyjrzeć się ludzkiemu DNA i doszedłem do wniosku, że jeżeli zrobię nawigatora z DNA takiego jak jego operator, jak podstawowe wartości jej uczucia jego operatora, to że one byłyby takie same, stałyby się jednością. Ostateczny nawigator. Bo ciężko jest stworzyć program z DNA. Byłem w stanie zrobić 95% programu, ale nie więcej, to i tak bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak skomplikowana jest DNA. Nie byłem w stanie wymienić pozostałych 5%. Moje badania się wtedy zatrzymały. I wtedy urodził mi się syn. Uroczy chłopiec, którego nazwaliśmy Hub. Ale na szczęście nie trwało długo. Miał problemy z sercem i był zbyt słaby, aby żyć. Więc pomyślałem sobie, że spróbuję jakoś sprawić, aby jego wspomnienia żyły razem z nami. Plan. Hub był twoim bliźniakiem. Nie. Jesteście narodzeni z samej komórki jajowej, wasze DNA jest identyczne. Mogłem użyć DNA Huba, aby stworzyć nawigatora dla siebie. Ja miałem rozwiązanie DNA, na które tak długo czekałem. I z Huba powstał Mega Man! I rezultat udowodnienia, że miałem rację. Mega Man stanie nową generację nawigatorów. Jest bliski niczym brat, bo jest kurwa twoim bratem. Jeżeli DNA byłyby w 100% takie same, sprawiłoby to, że mógłby się z tobą synchronizować. Dosłownie jest brat w Game Boyu. Nie, 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 to jest literalnie brat w Game Boyu. To nie jest żart, to jest 100% prawda. Przez co obrażenia dla nawigatorów mogłyby też spowodować obrażenia u ciebie. To jest akurat bardzo interesujące. Więc zmieniłem DNA Mega Man o 0,001%. Jeżeli użyjesz tego programu, to 1000 zniknie. To znaczy, że odradzi się jako mój bliźniak. Hub miał o tym nie mówić, bo gdybyś wiedział prawdę, to byś bał się go użyć. A jeżeli nie jesteś w stanie go używać, to nie jest dobrym nawigatorem. A tam, najbliżej zabiję Lena umierając jako Mega Man. Innymi słowy, możemy właśnie sprawić, że Len dosłownie fizycznie umrze w prawdziwym życiu. Cześć, Hub. Wstawaj. Mamy wirusa do wykonania. Tak, Hub, już wiemy wszystko. Nie przejmuj się. Z tego co pamiętam, to w dwójce ten motyw jest w ogóle nieporuszany i dopiero w trójce wraca. A po trójce chyba też znowu nie jest poruszany. No dobrze, co teraz mam zrobić? Zgaduję, że iść dalej. Czy ja powinienem zepsuć szybciej? Pewnie tak. A kto by się przełamał takimi dywergami? Oh no, to ta wielka kula złowieszczej, złowrogiej energii wlatuje właśnie do rakiety. Czy możemy go jakoś podtrzymać? A przy okazji historia Wiley'ego, że 30 lat wcześniej naukowcy kłócili się o to, kto będzie najlepszy. Wiley dziadek Lena. Wiley specjalizował się w robotach, a dziadek Hikari w sieciach. Aby wygrać turniej międzynarodowy, nasz kraj musiał wybrać jeden z naszych projektów, które będą fundować. I roboty w tym wypadku przegrały. Dlatego teraz Wiley jest bardzo wściekły, że gdyby tylko nie ta cholerna sieć, to dostałbym fundusz na swoje badania, więc czas wpierdolić wszystkim za to, że istnieje sieć. You'll never understand how I feel!
Na miejscu Wilego bym w tej chwili po prostu zszedł i skopał Lenę tak, żeby się nie podniósł. Ale przemoc fizyczna jako rozwiązanie jest zbyt oczywiste. Zapisz. Czy ja mogę tu zapisywać? Często kojarzę, że jest tak, że w tych ostatnich lokacjach w ogóle wyłączono możliwość zapisywania. A zobaczymy, czy to jest tak samo, czy nie. Możliwe, że nie. Że będę mógł zapisać. A to mówię, zaraz się zobaczę. Co jeszcze? No, jak już mówię, nie mam możliwości zapisywania. Więc dobrze kojarzyłem. Well done. Snack egg. Ale ładna kulka. Oh no, to potężny live widos. Co ja teraz zrobię? Czy to ta słynna Aura 100? To chyba Aura 100. Już nie. Gaduję, że on sobie będzie regenerował tę aurę. Że to nie ma tak dobrze, że ta aura po prostu będzie na stałe wyłączona. Yep. Czy ja mogę niszczyć te widzos? Tak mogę. Dzięki, Stoneman. Zawsze cię wierzyłem. Teraz chyba trafiłem. Yep. Masz lepszego Bastera na walkę, który zdaje 96. Właśnie coś mi się tak numerki trochę nie zgadzały, powiem szczerze, i miałem takie fajne miałem. Swoją drogą to, że 96 nie jest, to takie skutecznictwo w kontekście. Aha. Okej, czyli teraz mogę co najwyżej widok niszczyć chyba. Zużyję chyba Fajca, ale bo one mi te nic nie dadzą. Ty, czekaj, ja mało da się ta. Aura schodzi, jak wykonuje niektóre ataki. Chcę zobaczyć. A propos. Ej, czyli teoretycznie nawet nie potrzebujemy chipów, które zdają odpowiednio dużo. Oho, ciebie chcę zniszczyć, chyba że nie będzie mi to dane. Shark ma? Bo nie wiem, co mam żyć chyba. Tylko uważać na te tower'y teraz. No strzelaj. A? Jest na hita. Przecież nie jestem pewien, czy teraz bym zdążył przyciągnąć tego hita, powiem szczerze. Jap. Łatwo? Całkiem łatwy boss. Ojej, nie ma nic więcej. Mój live wirus, nie! Moje dziecko, moje słoneczko, moje kochanie, nie! Moje laboratorium, nie! Moje wszystko, nie! Musimy uciekać, nie! Na szczęście Wally wszystko przeżyje, bo musi jeszcze przez kolejne... parę gier stanowić problem. Zastanawiałem się w sumie, w ilu grach Wily bezpośrednio antagonistą po jedynce.
Chyba tylko... Uch. Nawet? To jest już szósta, no właśnie też mi się tak wydawało. O, nie rozumiem dziewczyn, no. Jesteśmy przeszczęśliwi, nie będę kłamał. Tak, żeby nie było, wciąż będziemy mówić na Mega Man, na Mega Man. I generalnie nie będziemy kompletnie pamiętać o tym. O tym, że hub istnieje, przynajmniej przez całą dwójkę. Jeżeli ma być 100% tak szczery, absolutnie nie chce mi się tykać pod game'u BN1. Widząc jak wygląda tutaj sieć, jak wygląda zbieranie chipów i tak dalej, absolutnie nie zamierzam tykać pod game'u. Czy gdzieś kiedykolwiek w anime to poruszę i poruszą? Nie pamiętam, powiem szczerze. Aczkolwiek ja też nie będę kłamał, że bardzo mało oglądałem batem słodkowego anime. Aż przepraszam, Anti-Warrior. Jesteśmy w połowie streama i należy na to nie zapowiada. O, jak to w połowie streama? Przecież stream się powoli kończy. O, 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 o. I'm sorry. Tylko zmianie czy po jeden sekretny boss. Jest tylko jeden sekretny boss w jedynce? No, tym bardziej mi się nie chce. Kategorycznie mi się nie chce. Przynajmniej jesteś śmieszką. Ja ci mogę powiedzieć. Anyway, jeżeli mam się jakoś obszernie wypowiedzieć na temat BN1, to moim zdaniem to jest klasyczny przykład megamanowy na to, że pierwsze części serii mają jeszcze sporo elementów do dopasowania. Wiem, że X1 jest wyjątkiem, ale to dosłownie jedyny wyjątek. I że widać, że to jest jakaś nowa formuła, nowa metoda i że jest to jakiś początek, który potem zostanie zauważalnie dopasowany, a tutaj... Większość mechanik, które tutaj wprowadzone i są potem zdecydowanie wolę w dalszych wersjach, tam na pewno. Jak to, że na przykład nie pokazuje kodów chipów, jak je wybieramy w trakcie walki, że nie ma gwiazdkowych chipów, że ad dodaje na jedną turę, ogólnie mam wrażenie, że wybór chipów jest taki sobie. Fajny czas 12.34, nice. Zaskakująco długo, powiem szczerze, wydawało mi się, że szybciej nie zeszło. Tak w 100% szczerze mówiąc. Co tam jeszcze? Basta jest zaskakująco silny, bym powiedział. Nie spodziewałem się tego, że będzie aż tak silny. Ten system power-upów też występował w dwójce, więc to nie jest tak, że to też jest tylko jedynkowa rzecz. Przy czym wydaje mi się, że w dwójce było je jakoś łatwiej zdobyć niż tutaj. Że nie wszystkie były tylko do kupienia w sklepie tak naprawdę, ale może już dla dwójkę pamiętam, bo dwójkę też ogrywałem 100 lat temu. Nie będę kłamał. Ten system z pancerzami jest dla mnie trochę dziwny, że to jest praktycznie kup sobie pancerz, żeby mieć 50% redukcji obrażeń i po prostu się nie przejmujmy na 99% gry, bo do tego się sprawdza tak naprawdę. Wątpię, żeby ludzie skupowali i specjalnie zmieniali na bossów, zwłaszcza, że bossowie tutaj są mało skomplikowani, nie oszukujmy się. Większość bossów jest prosta, tylko... Znaczy inaczej, ma proste paterny, niekoniecznie musi być bardzo łatwa, co udowadniałem w pierdolonej się na Szachmanie chociażby parę razy. Ale jakoś, no mówię, bardzo dużo rzeczy jest takich prostych, nieskomplikowanych i jeszcze nowych. Było to na pewno jakieś doświadczenie, cieszę się, że mogłem skompletować swoją historię przechodzenia Battle Networku. A jeżeli miałbym komuś polecić, od której by gry by zaczynać, to bym powiedział, że zdecydowanie od dwójki, a z jedynki co najwyżej przeczytaj sobie jakiś ten
jakieś krótkie podsumowanie fabuły albo coś ten razem, bo tak, żeby grać Ben 1, nie widzę powodu grać Ben 1, kiedy Ben 2 istnieje. Chyba, że ktoś dosłownie chce zobaczyć, jak to kiedyś ze starych czasów wyglądało. Nie widzę rzeczy, które będą w Ben 1 na plus względem innych części, o tak powiem. Ale mogę być też skrzywiony tym, że na przykład, nie wiem, chipy mi nie podeszły, że rzadko mi dopiły chipy, tak, a to jednak jest gra oparta na chipach i tak dalej. Nie wiem, może to jest tego typu kwestia, że po prostu gra mi nie podeszła, a komuś innemu by się spodobało. Na pewno jest... Na pewno jest lepiej niż myślałem, że będzie, bo słyszałem na tyle dużo złego o Ben 1, że myślałem, że będę wylewał wiada pomyj na lewo i prawo, a tak naprawdę mogę to najwyżej powiedzieć, że taka jest średnia, że nie jest zła, ale jest średnia po prostu. Są ludzie, którzy pewnie powiedzą, że to jest gorsze niż bycie złym, ale nie w moim wydaniu to na pewno. No także z Ben 1 to będzie na tyle, mówię, raczej nie widzę siebie robiącego postgame, chyba że kiedyś coś mi odbije, tak jak sprowadzanie do X7 na ich czas. I w przyszłym tygodniu w środę ruszymy sobie z Ben 2 chyba? Bo mówię, wstępnie myślałem, żeby po prostu przelecieć wszystkie Battle Networki jak leci, tak przy okazji będę miał jakieś zapisy na to, żeby móc sobie jakieś PvP kiedyś potencjalnie robić. Żeby nie było, gram na Switchu, więc jeżeli ktoś ma na Steamie, to raczej to nie wchodzi w rachubę. Ale jeżeli ktoś też by miał na Switchu, to można będzie pomyśleć, przy czym też na pewno będę musiał się bawić w wykupywanie Switcha online dalszego. Ale to nie jesteśmy jeszcze na etapie, kiedy muszę się zastanawiać nad takimi rzeczami. Na dziś to było na tyle. Tak mówię, jeżeli nic się nie zmieni, to w piątek wrzucę jakoś po południu streamka z Elden Ringa z DLC-ka. Jeżeli coś się zmieni, to w sobotę na pewno będzie stream z Elden Ringa z DLC-ka. No, także dzięki za przybycie. Trzymajcie, pa. Cześć.